Przecież wszystkie ma już z tej strony. Dzisiaj będzie, myślę, bardzo ciekawy filmik. Będzie to o przeglądarce Brave. No i będzie się filmik o tym, jakie są właśnie tutaj mm, zalety korzystania z Brave. Oczywiście, link do pobrania przeglądarki Brave macie w opisie, pierwsze linika, także myślę, że warto sobie pobrać z niej skorzystać. Mm, pierwszym, y, pierwszą, myślę, bardzo fajną zaletą korzystania z Brave jest właśnie blokowanie reklam. Ja w tym momencie mam tutaj shield, shield włączony. No i bardzo fajnie mi się tutaj te kryptowaluty. Przepraszam, bardzo fajnie mi się tutaj te reklamy blokują. No, a pokażę to też na przykładzie tutaj. W Popatrzcie wpisają sobie. Kryptowaluty w przeglądarce YouTube'a. No i popatrzcie, ja tutaj nie widzę żadnych reklam, nic tutaj nie ma. No, a pokażę Wam też tutaj, że jeżeli bym sobie odpalił przykładowy, mm, przykładowy film, że nie ma żadnych reklam popatrzcie, odpa odpalił się film, ja tutaj żadnych reklam nie widzę nic tutaj takiego nie ma nic się tutaj nam nie wyświetla z, z jakichś treści reklamowych także, jak widać tutaj yy, to sobie bardzo fajnie działa no a teraz przejdźmy sobie do przeglądarki innej niż Brave, akurat miałem tutaj zainstalowaną operę na komputerze, więc, więc na operze Wam tutaj pokażę. No i popatrzcie, jest, jest pierwszy tutaj film już odpalony, no i popatrzcie, są reklamy. Pojawiła się reklama Netflixa, jak widzicie, odpalił film, jest reklama, no i trzeba sobie upominąć, prawda? Także to jest już, tak jak mówiłem, tamtego nie było po prostu, prawda? Wpiszę sobie jeszcze raz luty. No, i popatrzcie, jest kolejna porcja reklam. Jak widzicie, wyskoczyły te reklamy. Są dwie. Zdarza się, że jest i po 4, jest po 5, no ale tutaj w tym przypadku akurat wyskoczyły dwie. A zobaczymy jeszcze raz, może się załaduje. Nie, już się nie załadowała reklama. To jest raz na jakiś czas, prawda? Ale jednak tutaj w cyrkularce Brave tych reklam nie ma. Pokażę Wam jeszcze więcej przykładów. Nie ma reklamy. Kolejne, proszę bardzo. Nie ma reklamy. Nie ma reklamy. Nie ma reklamy. Jak widzicie, nie ma nigdzie tych reklam, które normalnie pojawiają się tutaj w zwykłej przeglądarce I tak Wrócimy sobie jeszcze tutaj do Braywa. Jest tutaj oczywiście są okno prywatne, no jest okno prywatne z przeglądarką Tor Myślę, że jeżeli ktoś tutaj się bardziej e, informatycznie tym interesuje, to będzie wiedział o co chodzi nie będę tutaj się nad tym rozgadywał, tłumaczył tego, bo to może troszeczkę zająć, ale przejdziemy sobie do zakładki Crypto Wallet. Gdyby ktoś chciał, no to oczywiście w przeglądarce można sobie tutaj zrobić nowy portfel lokalny. No i nie trzeba już tutaj niczym przyjmować, po prostu macie to wszystko w swojej przeglądarce. Ale jeżeli ktoś ma Ledgera albo Trezora, no to może sobie go oczywiście trochę, <coughs> przepraszam, podpiąć i również będzie miał go sobie w przeglądarce. Ja w tym momencie sobie tutaj y, utworzę mój portfel lokalny w Brave. Powiem szczerze, że pierwszy raz to robię. Wcześniej z tego nie korzystałem. I tak, to są moje tajne słowa. Oczywiście to będzie y, zakryte. No i jak widzicie, tutaj właśnie ta słówka sobie wpisałem. Także klikam, jest wszystko gotowe, zaliczyłem to. No i teraz tak. Y, nie mam tutaj żadnego ledgera ani trezora. Nie mogę też żadnego portfela sobie zaimportować, dlatego ja sobie ten portfel na nowo utworzę, on się będzie nazywał hmm, Nazwijmy go sobie po moim imieniu oczywiście, Mateusz No i popatrzcie, mam w tym momencie już zbiornik portfel Mogę sobie tutaj różne tokeny dodawać, przykładowo jakbym chciał, nie wiem yy, Dubsa, to po prostu musiałbym go tutaj gdzieś poszukać Jak widzicie jest naprawdę masa yy, Tokenów, także można sobie tutaj yy, można sobie tutaj czegoś poszukać, czego się chce, także myślę, że bardzo tutaj to jest wygodne. I, i nie trzeba tutaj się, nie trzeba po prostu zakładać, sobie szukać jakiejś portfeli na komputer, na PC, żeby tutaj sobie to zakładać, prawda? Tylko macie to w przeglądarce, macie słówka, w każdym filmie możecie sobie to, jakbyście stracili dostęp do komputera, do przeglądarki, możecie to sobie za pomocą tych słówek, właśnie które wcześniej przepisywałem, odzyskać, prawda? Także myślę, mega spoko. Dalej, kolejna bardzo ciekawa opcja to są zarobki w tej przeglądarce. Tak, można sobie tutaj w niej zarobić, bardzo fajnie. Yy, wpadają tutaj nam baty, bazy token wpada. No i to bardzo fajnie wpada. Mi tutaj wpadło 250, yy, no przepraszam, 0,25 bata, dlatego że ja po prostu przeglądarkę niedawno zainstalowałem, bo mam na nowo robiony komputer. Także niedawno przeglądarkę zainstalowałem. No, i tak malutko wpadło. Jak widzicie, następna płatność będzie 6 tutaj listopada. Także pozostaje nam tylko czekać. No, i te kryptowaluty, które tutaj dostaniecie, no to możecie oczywiście je jakimś tutaj powiedzmy twórcą YouTube przekazać. No, i w tym momencie pokażę, że ja mogę na przykład na, na nasz kanał do miningu po prostu złożyć. Datek, prawda? Jak widzicie, tutaj mining jest zweryfikowanym twórcą. No i w tym momencie mogę tutaj wysłać tipa, no tylko, że, że po prostu nie mam tyle ile tam trzeba, żeby to móc wysłać, prawda? Czyli, jeżeli miałbym jednego bata, to mogę oczywiście go wtedy wysłać, tego tipa, zdonejtować, no ale ja mam 0.25, tak że troszeczkę mi brakuje, no i niestety nie mogę tego wysłać jeszcze, prawda? I tak, można sobie też, gdyby ktoś chciał, hmm, gdyby ktoś chciał, to można sobie tutaj to hmm, automatycznie tutaj Przydzielać danym twórcom, czyli przykładowo macie do podziału pięciu twórców, no i każdy z nich z tego co dostaniecie, to dostanie po 20%, prawda? Jest taka też opcja, no więc tak to fajnie wygląda. Ogólnie przeglądarka bardzo szybko działa. Tutaj, jak widzicie, są pokazane, ile tutaj przekierowań i ile łącznie reklam zablokowali. To jest 159 373, także myślę, że to jest naprawdę mega spoko. 3 GB internetu zaoszczędzone, no i 2,5 GB. 2 godziny 20 minut tutaj, jak widać, zaoszczędzeniem czasu właśnie na ładowaniu stron, bo ona naprawdę bardzo szybko strony ładuje w porównaniu do innych przeglądarek, no bo właśnie blokuje te reklamy, prawda? I to jest właśnie, myślę, bardzo duży minus. Ogólnie to jest bardzo dużo opcji, bardzo dużo tłumaczenia. Gdyby ktoś chciał zna angielski, to może się pobawić, poustawiać sobie to. Według mnie, naprawdę mega spoko. Przeglądarka ma wbudowane blokowanie reklam można zarabiać naprawdę mega spoko obszładarkę i polecam każdemu na pewno jest to lepsze niż swego rodzaju Google Chrome czy Opera czy, czy inne podobne także jeżeli wam się filmik spodobał to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę pamiętajcie o subskrypcji no i dzięki trzymajcie się cześć